Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, uwielbiamy Ciebie. Jesteś obecny w słowie. Jesteś obecny w sercach tych, którzy miłują Ciebie i Słowo, Słowo życia, Słowo zbawienia. Przyjdź przez serce Maryi, Twojej obłubnicy, obłubnicy miłości. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy prorokowali, jak święty Paweł, o życiu wiecznym, o Królestwie Ojca. Maria, Maria, maś alechene, mała witała, mechaló, adonai. Grecja, Ateny, a w Atenach Areopag. To było centralne miejsce e, kultury, sztuki, literatury. Miejsce polityki, miejsce spotkań ludzi najbogatszych, najbardziej wykształconych, inteligentnych. Miejsce, można powiedzieć takie jak Manhattan w Nowym Jorku, a tu nagle pojawia się prosty, ubogi człowiek, choć bardzo inteligentny, wykształcony, znający kulturę grecką, literaturę Greków. Człowiek odczytany, człowiek, który wiedział jaką mentalność mają Grecy. Paweł został wykształcony na to, żeby być w przyszłości elitą żydowską, a w tamtym czasie, samo jak i również i teraz, jeżeli ktoś chciał należeć do takiej elity, musiał znać języki, literaturę, mieć kontakty z takimi ludźmi, możnymi, właśnie wykształconymi. Więc Paweł znał kilka języków, znał Grekę. Więc pomyślał sobie, że skoro Jezus go posyła, żeby głosił dobrą nowinę również i w tym miejscu, to musi. Zacząć od tego, co jest znane tym ludziom, czym żyją, co czytają. Więc nie wiemy, ile tam było osób słuchających, możemy się domyśleć, może kilkadziesiąt, może kilkaset. To był też, być może, też miejsce, gdzie było jednocześnie. Gdzie był teatr, więc przygotowane do ogłoszenia różnych e, tekstów, różnych e, mówców. Więc e, Paweł zaczyna od tego, że ogłasza to, że czczą wiele bogów, bożków, których ołtarzy było mnóstwo, w Atenach i nie tylko, ale żeby też czasami nie zapomnieć o jakimś Bogu, żeby nie obrazić przez to jakiegoś Boga, którego nie znają, o którym nic nie wiedzą, to był również ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. I tutaj Paweł wykorzystuje to w, tej, w swojej katechezie tym nieznanym Bogiem, którego czcicie, jest ten, którego ja czczę, którego ja znam. To jest ten prawdziwy Bóg. Wszyscy pozostali są fałszywi i tak naprawdę oni nie istnieją. Ale ja chcę wam głosić tego, który jest Panem nieba i ziemi, który nie mieszka w świątyniach ludzkich zbudowanych przez Was. Czyli to nie jest Bóg ziemski, to jest Bóg nieba. Bóg, który był przed stworzeniem wszystkiego. Więc tłumaczy też tym ludziom, że to wszystko, co doświadczają, ten świat, w którym żyją, ich życie jest darem Boga, tego prawdziwego, jedynego, nieznanego im. Że Bóg wysłał go, żeby Głosił im, kim jest Bóg naprawdę. Bóg, który stał się człowiekiem, który umarł, który zmartwychwstał i który wzywa ich do tego, żeby stali się Jego synami. Żeby stali się synami, córkami, dziećmi króla. Wykorzystuje również Paweł dzieło pewnego Greka, który napisał: Jesteśmy bowiem z jego rodu. Zrodu nieznanego Boga. Więc Paweł potwierdza to: tak, jesteśmy z zrodu, ale zrodu znanego Boga. Ja go znam. Będziemy z Nim zjednoczeni tym bardziej, jeżeli Go przyjmiemy. Jeżeli On zamieszka nie w świątyniach, tylko w naszych sercach, przez wiarę, przez to słowo, które Wam głoszę. On chce zamieszkać Was. Chcę, żebyście byli Jego świątynią. Chcę, żebyście w Nim mieszkali. Na, w Nim na wieki, a On was na wieki. Żebyście byli Jego świątynią pełną światłości, pełną Jego chwały i ducha. Ale niektórzy słysząc, że mówi o zmartwychwstaniu, głosi to, czuli się tym zawstydzeni i nie chcieli już Go więcej słuchać, bo dla nich... Dla Greków, dla ich wierzenia, e, zmartwychwstanie to nonsens. Oni wszystko robili, żeby uwolnić się z ciała i zjednoczyć się z bóstwami, które czcili. Ciało dla nich było ograniczające, było ciężarem, e, było cierpieniem, więc e, czekali na moment śmierci, a nie na zmartwychwstanie, żeby znowu w tym ciele się męczyć. Ale niektórzy. E, mimo, że większość wyśmiewała, krytykowała to, co powiedział Paweł, e, przyjęli e, to, co mówił, uwierzyli. Niejakie Dionizy, kobieta imieniem Damaris, może było tych osób kilkanaście, poruszani byli tym, co mówi Paweł, ale większość, e, niestety, w swoim zadufaniu w, w siebie, w, pewni, że znają tak zwaną prawdę, mają wszystko. Rządzą Gre całą Grecją, są inteligentni, wykształceni. Nie potrzebujemy jakiegoś Żyda, który im będzie mieszał w głowach i który będzie im głosił jakiegoś Boga, który niby zmartwistał i który jeszcze po śmierci będzie ich wskrzeszał. Dla nich to było coś, co całkowicie odrzucali, nie przyjęli, choć mieli łaskę przez świętego Pawła, aby uwierzyć. Prawdziwego, jedynego, umiłowanego Boga. Dlatego też wykorzystajmy to słowo dla nas w naszym życiu. Bo czasem będzie Pan Jezus też nas posyłał do takich trudnych, zatwardziałych, zaduchanych w siebie, ludzi, którzy są świetnie wykształceni. którzy są bogaci. Wpływowi, którzy wszystko mają, którym niczego nie brakuje, i czasami nas do tych ludzi pośle. Nie bójmy się, nie lękajmy się, nie twórzmy się, że oni mają wszystko, że są właśnie tacy pewni siebie. My też mamy prawo, tym bardziej być pewni tego, co głosimy, tym, czym żyjemy. Nie mamy się czego przecież wstydzić ani bać. Więc y, trzeba nam męstwo i odwagi, aby głosić Jezusa takim ludziom. Może niewielu z nich przyjmie to, może większość, jak w przypadku tych ludzi z Areopagu, powie: śmieszne jest to, co mówisz. Y, może zajmuj się swoimi sprawami, nam daj spokój, nie mieszaj nam. A święty duch, duch prawdy. Jest obiecany nam przez Jezusa, który mówi, że Duch Święty oznajmiać nam będzie rzeczy przyszłe, Duch proroctwa, Duch proroków, Duch, który prorokuje, Duch Święty, który oznajmia rzeczy, które dopiero będą i tu na ziemi, ale przede wszystkim te niebieskie, tu na ziemi dotyczące e, tych rzeczy, które będzie Bóg dokonywał. Więc Duch Święty objawiać to będzie swoim, umiłowanym, wybranym. Jak w Starym Testamencie są takie słowa też mówiące, że zanim Bóg coś uczyni, to objawi to swoim prorokom. Oni wiedzą, co Bóg planuje, co Bóg uczyni. Duch Święty będzie otaczał chwałą Jezusa. Od Jezusa weźmie i nam będzie objawiał. To, co ma Jezus, ma to od Ojca. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Z mojego weźmie i Wam objawi, Duch Święty. Czyli Duch Święty będzie nam objawiał to, co czynił Jezus, to, co mówił Jezus, pomagał nam żyć według nauki Jezusa, będzie nam pomagał pogłębić tą naukę. Nie doda do tego nic nowego, ani nie odejmie, tylko pomoże nam pogłębić, odkryć te skarby nauki Jezusa, bo to jest Duch Prawdy. Pomoże nam zanurzyć się w oceanie łaski związanej z nauką Jezusa. Więc Duch Święty odkryje te wszystkie tajemnice serca Jezusa nam. Będzie nam odkrywał dlatego, że to jest wolą Ojca, że to jest pragnieniem Jezusa. Wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Właśnie to jest to, o czym powiedziałem, że Jezus przez Ducha Świętego pomoże nam tą naukę właśnie odkryć, tak, jak e, powinniśmy ją odkrywać i żyć nią tak, jak powinniśmy nią żyć. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do nas i doprowadź nas do całej prawdy o Bogu Ojcu, o Jezusie, o sobie. Ty nie będziesz mówił o siebie, ale powiesz wszystko, cokolwiek usłyszysz od Ojca i od Jezusa. Oznajmij nam rzeczy przyszłe, wszystkie tajemnice, wszystkie. Perły, serce Jezusa, związane z Jezusem, dotyczące przyszłości, aż do Jego przyjścia na końcu czasu, w dniu ostatecznym i dotyczące przeszłego życia niebieskiego. Otaczaj chwałą Jezusa w nas. Otocz chwałą Jezusa w nas. Pomóż nam chwalić Jezusa w nas. Ty weźmiesz od Jezusa i nam objawisz. Chwała Ci za to Duchu Święty. Chwała Ci, Jezu Chryste. Chwała Tobie, Boże Ojcze, Stworzycielu.